Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na portalu Radomsko24. Witam dzisiaj moich gości. Beata Turek, dzień witam dobry. Serdecznie. I Aleksander Zupko, witam serdecznie, Olek. Team sprzed Boża, który, mogę tak powiedzieć, reaktywuje szlachetną paczkę, bo to ogólnopolska akcja charytatywna, która od 2001 roku pomaga rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Dobrze powiedział, to jest reaktywowanie szlachetnej paczki w przedbożu? Tak, szlachetne paczki pomagamy rodzinom, które znajdują się w potrzebie. Ja tu, bo chyba już jak mówisz, to każdy zauważył, że jesteś chyba z Ukrainy, Olek, tak? Tak, mam obywatelstwo Ukrainy, w Polsce jestem chyba 7 lat. No to dlatego tak dobrze mówisz po polsku. To jest z twojej strony w pewnym sensie jakby taka pomoc, którą wiesz w jaki sposób dawać, skoro też wasz naród teraz otrzymuje. Ja powiem tak, że w Szlachetnej Paczce działam już trzecią edycję. Dwa lata byłem wolontariuszem na Radomsko i teraz otworzyłem jako że lider rejon Przedboża. A skąd wzięła się ta przerwa, Beata, że nie było Szlachetnej Paczki? Jaki to był okres, że w Przedbożu nie było Szlachetnej Paczki? Około 5 lat. I czym to było spowodowane? Brak wolontariuszy i brak osoby chcącej zostać liderem i poprowadzić to wszystko, tak? No wiadomo, lider bez wolontariuszy nie zrobi nic. Czyli co, Olek wziął teraz wszystko mocno w garść? Tak, bo mogliśmy zostać na Radomsku, no ale tutaj jest fajna ekipa, tutaj są wolontariusze, więc stwierdziliśmy za namową też trochę Olka, że jeżeli on idzie na Przedbóż, no to my po części idziemy razem z nim i spróbujemy to podnieść. Ale ty mieszkasz w Przedbożu, Olek? W Radomsku. W Radomsku mieszkasz, tak? Czyli rozumiem, że takie twoje gościnne występy będą teraz ze Szlachetną Paczką w Przedbożu. Na jakim etapie teraz jest, bo rozumiem, że ten weekend Szlachetnej Paczki będzie 16-17 grudnia, tak? Tak, 16-17 grudnia mamy weekend, a 18 listopada rusza ogólnopolska baza, gdzie każdy darczyńca może wybrać sobie rodzinę, zalogować się na portalu www.szlachetnapaczka.pl i zostać darczyńcem. No właśnie, bo tu się zadałem to pytanie, nie otrzymałem odpowiedzi. Rozumiem, że wy musieliście pojechać z Radomska do Przedboża, żeby tam stworzyć sztab Szlachetnej Paczki. Nie ma społeczników w Przedbożu? Może powiem tak. Zaangażowaliśmy się teraz my, tak, z Radomska. Jeżeli chodzi o sam Przedbóż, szkoła podstawowa udostępnia nam salę, gdzie w ogóle będzie cały weekend cudów, tak, będzie finał w tej szkole. No mamy nadzieję tak naprawdę, nie wiem, może to było za mało czasu troszeczkę, może za... Za późno dotarły informacje do Przedboża, że nie wiem, że tą paczkę otwieramy i dlatego nie było tych chętnych osób na wolontariuszy, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku włączy się po prostu ta większość tego Przedboża, że no przecież jest tam kupa młodych ludzi, tak? No, że zobaczą, że to jest fajna inicjatywa, że fajnie jest pomagać tym rodzinom. A dobro wraca. Dobro wraca. Dobro wraca. I teraz co? Teraz wasza praca polega teraz na czym? To znaczy tak, no Olek jako lider przypisuje nam rodziny, oczywiście te rodziny wprowadza do systemu, przypisuje do tych rodzin wolontariuszy. 27 rodzin. 27 i zostało nam w dniu dzisiejszym odwiedzić 10 rodzin. Więc połowę już my zrobili wywiady, to jest w stadii opisywania historii rodziny i niektóre już rodziny jest opublikowane. Te rodziny zgłaszają, co potrzebują? Rodziny zgłasza takiego wywiadu? Osoba może prywatna lub instytucja. Każdy może zgłosić rodzinę. W tym roku jest zmiany. Można zgłosić rodziny, wejść na naszą stronę i zgłosić internetowo. A zgodę przysłać pismem do głównej siedziby w Krakowie. Tylko teraz to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to są osoby, które się znajdą, które chcą wybrać tą rodzinę, żeby po prostu spełnić ich. Nie w niektórych przypadkach, bardzo wielu przypadkach to jest spełnienie jakichś marzeń życiowych nawet, prawda? Tak, my sobie nie zdajemy sprawy, jakie rzeczy, jakie przedmioty i co potrzebują rodziny. Tak, ale najczęściej tutaj z roku na rok tak naprawdę się za dużo nie zmienia. Ta żywność, chemia, to są takie podstawowe produkty, których rodziny potrzebują. Ale oczywiście w wywiadach mamy też pralki, lodówki, łóżka, drzwi.
nie wiem, może być to wózek dla dziecka, które się będzie na przykład miało urodzić, czy tam łóżeczko, czy wyposażenie. Rok temu działaliście w Radomsku. W tak, rok temu w Radomsku. Czy były jakieś takie, no ja to określę, życzenia od osób, od rodzin potrzebujących, co was naprawdę zdziwiło? Mnie osobiście nie. Tak, a mnie zdziwiło, bo ja miałem rodzinę w przedbożu i pani, jej marzenie była nocna lampka. Normalna, zwykła nocna lampka. I powiem, że po prostu te łzy radości, kiedy pani otrzymała, ona powiedziała, że to jest moje marzenie. To mnie bardzo zaskoczyło. Ludzie nie marzą o samochodach, nie marzą o jakichś bardzo drogich rzeczy, a takich rzeczy podstawowych, koszt których wynosi 50 zł, ludziom nie stać na to. No i czyli na to wygląda, że żyjemy w XXI wieku, a niektóre osoby mają tak przyziemne potrzeby, dla nas przyziemne dla potrzeby, nas. A dla nich to jest bardzo dużo. O co byście zaapelowali teraz, będąc u nas na portalu Radomsko24, do tych wszystkich, którzy nas teraz oglądają i słuchają? Ja bym chciał zachęcić przede wszystkim każdej firmy, przedsiębiorca lub prywatne osoby, żeby zgłosili się, zostali darczyńcami. Tak samo... Takim firmom prywatnym czy przedsiębiorcom łatwiej na przykład zrealizować na przykład taką potrzebę rodziny, prawka, czy nie wiem, no, czy telewizor, czy jakaś, czy... Ale to może być nawet szkoła, jakaś instytucja, to może być grono znajomych. Każdy może zostać darczyńcą. To nie jedna osoba szykuje paczki, może 30-50 osób uszykować jedną paczkę dla jednej rodziny potrzebującej. W tym wieku, naprawdę w tym rejonie, tam są bieda. Ludzie nie mają łazienki, nie posiadają gorącej wody bieżącej. Niektórzy korzystają z studni. Naprawdę warto pomóc takim ludziom. A powiedzcie mi, gdy jedziecie na taki wywiad do rodziny, która jest zgłoszona, jak wygląda ta rozmowa z taką rodziną? Przede wszystkim wolontariusz przypisany do rodziny, kontaktuje z rodziną, umawia się na konkretną godzinę i przyjeżdżamy do tej rodziny i prowadzimy, mamy arkusz, to jest pierwsze spotkanie, później podejmuję decyzję i jest drugie spotkanie z tą rodziną. Po drugim spotkaniu opisujemy historię rodziny, wprowadzamy do systemu i wysyłamy wszystko do sprawdzenia. Jest jakaś taka na samym początku, gdy idziecie do takiej rodziny, wchodzicie do takiego domu, jest jakaś taka bariera, którą musicie przełamać? Jest, ponieważ... Tak, po pierwsze ludzie nas nie znają, nie wiedzą, czy nam mogą naprawdę zaufać. Dopiero po jakimś tam, no nie wiem, 5, 10, 15 minutach rozmowy przekonują się do tego, że no my chcemy dla nich dobrze, że chcemy im pomóc, tak? Że te pytania, które zadajemy, to nie zadajemy ich tak, jak na przykład przychodzi pani jakaś tam z MOPS-u na taki konkretny wywiad, bo jej to jest potrzebne do ile zasiłku dana rodzina dostanie, czy coś, nie. Tylko, że... Te nasze arkusze z tymi wywiadami, które przeprowadzamy... Dobrze, możecie dać przykład kilku pytań, które zadajecie takiej rodzinie, w której jesteście? Tak, niektóre pytania na przykład są takie, no przypuśćmy, co spowodowało, że rodzina znalazła się w tej chwili w takiej, a nie innej sytuacji, tak? I tak po kolei później nawiązujemy w tych pytaniach, jakie mieli wcześniej życie, czym się na przykład lubią zajmować, nie wiem, no co im jest potrzebne... Nie jest to chyba proste, nie z waszej strony, tylko z ich strony się otworzyć, jakby nie było, no, wyciągnąć rękę po coś, co dostaną, prawda? Nie są takie pytania, bo na przykład pytanie, które generalnie rzecz biorąc, to jest intymna higiena, no niestety ja jestem panem i kiedy robię wywiad z panią, no niestety muszę zadawać takie pytanie i no nie każdy może otworzyć się na pierwszym spotkaniu i powiedzieć o swoich problemach, co czy spowodowało. Jest tak, przepraszam, że ci przerwałem, ale czy jest tak, bo umknie mi to pytanie, że idziecie do rodziny, rozmawiacie z nią i naprawdę ta rozmowa jest bardzo trudna i mówicie, dobrze, to my przyjdziemy na drugi dzień albo za dwa dni, nie. Czy nie? Czy nie. Musicie to już w danym... Jeżeli już rodzina decyduje się przystąpić do naszego projektu, zgadza się na wywiad z nami, to czasami siedzimy nawet po 3-4 godziny, tak? Ta rozmowa, mimo zadawania tych wszystkich pytań, w pewnym momencie... Powolutku ten lód topnieje. Tak, ona w pewnym momencie, bo my tak, no pytania pytaniami, my je musimy zadać oczywiście według arkusza, ale to też nie jest tak, że my je przyklepujemy, że czytamy wszystko i w ogóle. Tylko to jest taka w sumie luźna rozmowa, z której my później tworzymy całą tą historię tej rodziny.
Czyli my sami musimy sobie wyłapać te najważniejsze takie rzeczy od tej rodziny, czyli tak? Wy macie za zadanie jak najlepiej, przepraszam, użyję takiego określenia, zaprezentować tą rodzinę, żeby potencjalni darczyńcy się zainteresowali. No pewnie, że my nie udostępniamy danych wrażliwych ze względu na RODO i UODO, tak. I więc reprezentujemy w ten sposób rodzinę, żeby została ta rodzina włączona do projektu i żeby darczyńca wybrał tą rodzinę. Nasza rozmowa będzie emitowana, dobrze się teraz zastanowię, 18, sobota, 19, 20 listopada, a już 18 listopada 18 listopada o 8 rano rusza i startuje baza rodzin, gdzie każdy może zalogować się na stronie i wybrać rodzinę. Czyli już, jeżeli ta nasza rozmowa będzie wyemitowana w poniedziałek 20 listopada, to już w tym momencie śmiało można wchodzić, szukać rodziny, wybrać sobie rodzinę. Wybrać rodzinę, tak, której pomóc. I wtedy ten ktoś, kto wybiera tą rodzinę, jakoś to zgłasza. A logujesz się w systemie, podaje numer telefonu i jest automatycznie przypisana do niego rodzina. I więc wolontariusz kontaktuje z darczyńcą i opowiada na przykład o jakichś potrzebach, ustawia szczegóły, i żeby darczyńca zrobił zakupy lub na przykład jak potrzebują wersalki, jakie są wymiary te wersalki. No tak, niektóre sprawy trzeba dokładnie uzgodnić. I dlatego ten kontakt wolontariusza i darczyńcy jest taki po prostu ważny, tak? To jest przyjemna i nieprzyjemna praca, biorąc pod uwagę fakt bezpośrednio z osobami, bo to osoby nie zawsze chętnie mówią o swoich potrzebach, o swoich problemach, ale z pewnością wam, tak mnie się wydaje, wam to wszystko wynagradza później ten uśmiech, gdy trafiają te prezenty, gdy te rodziny mogą się autentycznie, szczerze cieszyć. Z radością przede wszystkim ludzie cieszą się, że dostali ten prezent, i ta radość, ten uśmiech, że oni nie zostali sami, że ktoś im pomaga. A tu teraz mi się nasunęło takie pytanie jeszcze. A czy zdarzają się przypadki, czy zdarzył się taki przypadek, że to ta rodzina, która na przykład rok temu otrzymała, chciała za rok taką paczkę stworzyć dla kogoś innego? Tak, w naszym projekcie zdarza się tak, że rodziny, które otrzymali paczki, zostają później wolontariuszami i nadal pomagają później rodzinom potrzebach, lub zostają darczyńcami. I jest wiele wolontariuszy w różnych rejonach naszego kraju, którzy kiedyś dostali pomoc, a teraz jest wolontariuszami. Tak. No piękna akcja oczywiście. Czego wam życzyć w tej pracy? Wytrwałości? Tak. Bo chyba macie zaufanie do ludzi i wiecie, że są ludzie z gorącymi sercami, którzy z pewnością otwierają się, chcą pomagać. Bo to jest bardzo dobre. Tak jak powiedziałem, już tu powtórzę jeszcze raz w tej rozmowie, że karma wraca, że dobro wraca i to chyba warto ludziom pomagać. Prawda? Tak, ale w tym roku my mamy zmiany hasła, jakie dać na koszulkę, że my zmieniamy świat na dobre, więc my nie możemy zmienić całego świata, ale możemy zmienić świat jednej rodziny. Świetne to jest to, co powiedziałeś. Teraz dziękuję wam bardzo za przybycie, za rozmowę. Wiem, że teraz po tej rozmowie od razu jedziecie do rodzin. Dokładnie. Na wywiad. No nie dużo czasu nam już zostało do otwarcia bazy, no więc właśnie. Musimy, a rodzin trochę do odwiedzania jeszcze jest, to musimy się pospieszyć, że tak dziękuję powiem. Bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program na portalu Radomsko24. Rozmowa w temacie, a kolejne rozmowy przypominam zawsze systematycznie o 19.45, poniedziałek, środa i piątek. Do usłyszenia i do zobaczenia.